Czego możemy się z Biblii nauczyć z listu Jakuba? Może parę słów najpierw o Jakubie. Inspirowanym pisarzem listu Jakuba jest Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale pierwszego listu. Jakub był, jesteśmy o tym przekonani, bratem Pana Jezusa Chrystusa według ciała, czyli urodzonym z Marii, jego bratem, który się razem z nim w domu wychowywał. Jest to ta sama osoba, która wspomniana jest zarówno w Dziejach Apostolskich, jak i w liście do Galacjan. Mamy to napisane w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, 17 werset i w Galacjan 1 rozdział, 19 werset. No i tutaj można być tego pewnym z dwóch powodów. Są ku temu przesłanki. Po pierwsze, Jakub, chociaż był chrześcijaninem, z racji swego żydowskiego pochodzenia był związany z judaizmem. I to też widzimy w Słowie Bożym, w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział 18 do 20 wersetu oraz Galacjan 2 rozdział 12 werset. Po drugie, była to silna osobowość, tak możemy podejrzewać, wykazująca cechy kierownicze, przywódcze. I to widać m.in. w Dziejach Apostolskich 15 rozdział 13 werset oraz Galacjan 2 rozdział 9 werset. Czytając list Jakuba, można odnieść wrażenie, że te dwie cechy można przypisać jego autorowi, czyli autorowi listu Jakuba. To widać wyraźnie w jego wypowiedziach. Jakub był świadomy przynależności do nowego stworzenia, bo przecież widać to w wersecie 18 pierwszego rozdziału. I wiedział, że Duch Boży mieszka w nim, bo to widać wyraźnie w liście Jakuba w 4 rozdziale, 5 wersecie. Te dwie rzeczy charakteryzują każdego chrześcijanina. Jakub nazywa siebie sługą Boga, ponieważ we wszystkim pragnął być mu posłusznym. I ponadto zauważamy, że nigdzie nie nazywa siebie bratem Pana Jezusa, lecz sługą Pana Jezusa. Dla niego Chrystus był jego Panem. Czy nie świadczy to o jego pokorze? Tak więc Jakub ucieleśnia podstawowe cechy szczerej bojaźni Bożej, którym posłuszeństwo jest połączone z pokornym sercem. Życie Jakuba też jest bardzo ważnym elementem wpływającym na to, jak patrzymy na to, co Jakub dla nas napisał. O Jakubie dowiadujemy się z kilku miejsc Słowa Bożego i na przykład w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 5 werset, możemy przeczytać: również bracia jego nie wierzyli w Niego. Tak, o Panu Jezusie jest napisane, że nawet Jego rodzeni bracia w Niego nie wierzyli. W czasie, gdy Jezus Chrystus żył na ziemi i wykonywał służbę dla Boga, Jakub był człowiekiem niewierzącym. Jednakże po zmartwychwstaniu Pana Jezusa widzimy Go już pośród apostołów i wierzących, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 14 werset. Śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana musiały być powodem nawrócenia się Jakuba i jego braci. W liście do Galacjan, 2 rozdział, 9 werset, czytamy, że Jakub, Piotr i Jan byli duchowymi filarami zboru w Jerozolimie. Jakub odegrał również szczególną rolę w sprawie, która dotyczyła wierzących z pogan pochodzących wierzących, a co opisują nam Dzieje Apostolskie, rozdział 15. W tej sprawie najpierw wypowiedział się Piotr, następnie Barnaba i Paweł, a na końcu Jakub. W bardzo wyważony sposób przedstawił on Bożą wolę w tej kwestii, zamykając dalszą dyskusję na ten temat. Mamy więc wyraźny dowód na to, że na początku chrześcijańskiego świadectwa Jakub ma w zgromadzeniu silną pozycję i odgrywa ważną rolę. Jego list. List Jakuba tchnie wielką powagą i jest napisany w dość dosadnym tonie. Jeśli Jakub chce coś nazwać po imieniu, w
wtedy używa ostrych, można by powiedzieć, słów. Ostrych słów. Ponieważ pisze o praktycznym życiu, nie brakuje w tym liście napomnień. Jakub pisze do 12 plemion, to jest do całego narodu izraelskiego, o czym mówi nam pierwszy rozdział, pierwszy werset. Wyodrębnia w nim trzy grupy. Po pierwsze, prawdziwi chrześcijanie, do nich zwraca się moi bracia, o czym czytamy w rozdziale pierwszym, wersecie drugim. Po drugie, są adresatem, odbiorcą jego listu formalni chrześcijanie. Formalni, to znaczy tacy, którzy z nazwy są tylko chrześcijanami. Mowa tutaj o ludziach z narodu izraelskiego, którzy tylko pozornie, powierzchownie przyłączyli się do chrześcijan. Nie byli oni nawróceni, szli dalej szeroką drogą do piekła. Dlatego nazywa się ich nędznymi ludźmi, jak to mówi rozdział 2, werset 20. I mówi im, że życie z Boga i prawdziwa wiara muszą objawiać się w uczynkach wiary. Także ludzie bezbożni to są ci, którzy żyli całkowicie bezbożnie nazywani są tutaj bogaczami w tym liście, o czym czytamy w 5 rozdziale, 1 wersecie, i kieruje do nich bardzo poważne napomnienie. Jakub niekiedy zwraca się tylko do jednej z tych trzech grup, ale gdy chodzi o ogólne pouczenia, zwraca się do wszystkich. Także kluczowe jest, żebyśmy rozumieli, jaki jest temat tego listu Jakuba. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć ten list Jakuba, powinniśmy wiedzieć, co jest jego głównym tematem, a przecież jest nim praktyczne życie z wiary, które może mieć podłoże zarówno judaistyczne, jak i chrześcijańskie. Pamiętajmy, że pisze on swój list w okresie przejściowym z judaizmu do chrześcijaństwa. Dlatego nie mówi jedynie o praktycznym życiu chrześcijańskim, lecz o praktycznym życiu w wierze w ogóle, które odnosi się do wszystkich okresów, do wszystkich dyspensacji. To jest głównym tematem tego listu. Trafnym przykładem potwierdzającym taką właśnie zasadę jest 2 Tymoteusza 1,5. W tym wersecie apostoł Paweł wymienia trzy generacje ludzi wyznających nieobłudną wiarę, a są to: po pierwsze, Loida, babcia Tymoteusza, która prawdopodobnie wyznawała judaizm. Eunika, jego matka. Tymoteusz, który, jak wiemy, był chrześcijaninem. Wszyscy oni złożyli świadectwo szczerej wiary w Boga, każdy w swoim czasie. I każdy z nich szedł do nieba na podstawie wiary w Boga. Bo nie ma różnicy. Każdy, kto uwierzył Bogu, ma raz na zawsze przebaczone grzechy i jest wiecznie zbawiony. Jakub w swoim liście wzywa do życia w wierze, posługując się zarówno żydowskimi, jak i chrześcijańskimi elementami. Niekiedy mówi o synagodze, bożnicy żydowskiej synagodze, innym razem o zgromadzeniu. Posługuje się przykładami z obydwu tych obszarów, aby konkretnie pokazać praktyczną wiarę. Jakub obserwował życie Pana Jezusa na ziemi i często się na nie powołuje. Był on wtedy człowiekiem niewierzącym i nie rozumiał tego, co czynił Pan Jezus. Mamy tego przykład w Jana 7, rozdział, wersety 3-9. Jednak kiedy Jakub uwierzył, to odkrył, że życie Jezusa Chrystusa jest najlepszym odzwierciedleniem praktycznego życia w wierze. Ten fakt pokazuje wyraźnie i nam, że nawet małym dzieciom dobrze jest opowiadać historię z życia Pana Jezusa, bo jeśli się później nawrócą, będzie to dla nich wielkim błogosławieństwem. Jakub nie wspomina dosłownie w swoim liście dzieła wykupienia Pana, ale udowadnia, że je poznał i że je rozumie. Pisze również o powtórnym przyjściu Pana, nie ma natomiast na myśli jego przyjścia w celu pochwycenia wierzących na powietrze, a jedynie ma na myśli przyjście w mocy i chwale pod koniec 7-letniego okresu ucisku. Czyli nie wspomina pochwycenia, które będzie przed uciskiem,
7 lat później, po pochwyceniu, będzie przyjście Pana Jezusa w mocy i chwale, kiedy Pan Jezus przyjdzie ustanowić, rozpocząć nowe przymierze. Tym sposobem Jakub apeluje do naszych sumień i pokazuje naszą odpowiedzialność przed Panem Jezusem Chrystusem. I tutaj warto zauważyć, że chociaż Jakub przemawia do wierzących z narodu izraelskiego, żyjących w czasie przejściowym, z judaizmu do chrześcijaństwa, to kieruje swoje poselstwo również do nas, do mnie, do ciebie. Praktyczne życie w wierze jest we wszystkich okresach czasu, we wszystkich czasach, we wszystkich okresach tak samo ważne.